Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam cię bardzo serdecznie, zapraszam cię oczywiście na odcinek z Key Saga. Zaczynamy sobie bitewką na 22 skrzynki. No wrzuciłem tu totalnie wszystko, stary, tak naprawdę. Generalnie, jak wrzucałem te oczywiście skrzynki, to patrzę sobie i naprawdę bardzo tutaj dużo nowych skrzynek się pojawiło na Case Hugu, które, no może od jakiegoś czasu już te mogą być, tak? Tylko po prostu ich nie zauważyłem. No ale zobaczmy, no naprawdę bardzo dużo tutaj nowości. Wrzuciłem te skrzynki jakieś procentowe, 20% szans, gdzie widzę tutaj jakiś bajonet autotronik jest. Więc zobaczmy, może akurat uda nam się go zdobyć. Oczywiście przypominam ci o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, no to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, no i oczywiście dąż na Discorda, bo na kanale Ustrzel Skina masz do wygrania skiny. Wystarczy, że sobie klikniesz, do jakiego giveawaya tam chcesz sobie dołączyć. No i oczywiście za free możesz sobie do konkursu dołączyć. No i oczywiście, jak jesteś osobą pełnoletnią, użyj sobie kodu CROXY na Case Hugu. Wystarczy, że zalogujesz się z linku do opisu, bądź oczywiście sobie klikniesz tutaj plusik magiczny, jakbyś chciał sobie doładować konto i kodzik CROXY przez 2 sobie oczywiście piszesz. Zaraz ci to pokażę. Spada wulkan za 600 zł prawie z tej skrzynki 20%, więc o to chodzi. No ale, no to trafienia bajonet autotronik, tak więc no wiadomo, ja zawsze celuję w te najwyższe cele, tutaj 400 zł na szczęście, a WP ciutkę tańsza niż ten mój wulkan. Teraz skrzynka leci Old Garden, 221 zł, jest tutaj jakieś 90 dla mojego przeciwnika spada. No jest gielek, to jest 91 zł, okej, fajna przewaga. Aqua teraz, skrzynka 86. No widzę, że tam Poseidon jest, jakby to nam spadło, stary. No chyba miałbym nową ulubioną skrzynkę, coś mi się tak wydaje. Ale generalnie na Case Hugu z tych tańszych skrzynek naprawdę fajnie potrafi zrzucić coś. No bo jak oglądaliście te filmy wcześniej, no to widzieliście, że naprawdę często z jakichś skrzynek za 100 zł czy za 200 zł naprawdę bardzo często leciały jakieś noże, które potem przegrywały mi bitwy, tak? W sensie, no leciały dla moich przeciwników, więc tak to oczywiście wygląda. No ale tak to też wygląda, że przegrywamy tą bitwę póki co i tak naprawdę nie wiem, w którym momencie to się wydarzyło, że ta przewaga została, no, stracona tak naprawdę. 430 zł. Ten Neon Rider naprawdę bardzo ładnie nas tutaj buduje. No ale ten Prince Stream, no właśnie. 163, okej, okay, myślę, że to będzie tak z 4-5 stów. No ale ostatnia skrzynia teraz leci i czy coś tu się zmieni? No wydaje mi się, że nie, więc tutaj 4,44 scena. Dokładnie wpadło, więc super. No i oczywiście też zapraszam cię na skinsforfree.pl, bądź oczywiście w przypiętym komentarzu masz link na taki piękny oczywiście giveaway na Bowie Knife'a i M4. Oczywiście nagroda pocieszenia. Wystarczy, że dyszkę sobie z kodem CROXY załadujesz i do takiego giveawaya możesz sobie dołączyć. Więc zapraszam oczywiście do skorzystania, jak jesteś oczywiście chętny. No i oczywiście jak na Case Hugu grasz, jak sobie konto załadujesz, no to możesz sobie zdobywać level, dzięki któremu potem możesz sobie otwierać skrzynki codziennie, daily tak zwane, za free, więc to jest naprawdę super sposób, żeby oczywiście taki a la cashback zdobyć. No i te skrzynki masz oczywiście tutaj. Ja mam 10 skrzynek za, no tam już powiedzmy do setnego levela chyba mam blokowane, więc trochę ich mam i oczywiście mogę je codziennie co 24 godziny za free otwierać i skiny za darmo sobie zdobywać. Również oczywiście jak na Case Hugu grasz, no to tak zwany cashback. Ja mam tego cashbacku 18 tysięcy, no bo trochę już sobie przekręciłem i tego nie odbieram i sobie któregoś dnia odbiorę i zobaczymy, co tam będziemy ciekawego mieli. Tutaj naprawdę bardzo ładnie ta bitwa leci, więc zobaczmy, co będzie dalej, bo póki co, no przewaga naprawdę robi nam się bardzo przyjemna. 170 zł, przypomnę, taka jedna skrzynia kosztuje Kingdom i tutaj właśnie, pamiętam, często leciały jakieś kosy, chyba z tej skrzynki, tak mi się wydaje. 1190 koszt całkowity tej bitwy, no i tu się nic nie wydarzy już chyba z... Okej, okay, dobra, nevermind, przepraszam bardzo. 2500, tak? 2500, no tutaj ewidentnie coś się wydarzyło niechcianego. A właśnie, no chodzi CROXY, wystarczy, że sobie tutaj klikniesz. Dajmy na to, jakbyś chciał sobie blikaczem załadować, no to oczywiście wystarczy, że tu sobie właśnie CROXY przez 2x piszesz. 10% więcej, skrzyneczka na start za free, więc polecam. Nie, przepraszam, dwie skrzynki na start za free. To jest też super, że te skrzynki mamy oczywiście dwie.
możliwe oczywiście do otworzenia za darmo, jak jesteśmy nowym użytkownikiem. No i oczywiście, no skrzynka właśnie za ten level, tam sobie zakręcimy, nie będę wszystkie otwierał, tylko otworzę tą najdroższą i zobaczymy, co dostaniemy. No takie rękawiczki, stary, mogę dostawać, jest o 24h, nawet jak to jest najgorszy możliwy item w tej skrzyni, bo chyba jest, tak mi się wydaje, ale no właśnie, idziemy na tą bitwę i trzeba coś tutaj zakręcić ciekawego. Zobaczmy, tutaj Team Kroko and Nitron, daje dwuja, Nitro, wuja, Kroko, na bot fine i bot poker. No póki co, no te rękawice, no ta kosa, no to nie jest bitwa idealna póki co, tak? No trzeba sobie powiedzieć, gamma dopplery, no to też jest 800. No powiem tak, no czuję się aktualnie uselessem trochę, bo w ekwipunku moim 1100 zł, no najmniej ze wszystkich, a nasi przeciwnicy, no już po 3000 mają, więc no coś tu się musi zaraz wydarzyć, żebyśmy tą bitwę jakkolwiek chcieli do niej wrócić, no ale póki co no właśnie, to się chyba nie wydarzy. 4600 zł na koncie pokera, no to jest naprawdę już ciężka bitwa do powrotu, tak? No trzeba sobie powiedzieć, no niestety dostajemy sromotnie na dziurę, tak? No myślałem o underdogu pierwotnie, ale odpuściłem ten zamysł, więc no trzeba tutaj no pomyśleć, co zrobić. Jakie skrzynki wrzucić, żeby no jakkolwiek do tego spróbować wrócić. Zaproponowałbym skrzynkę Sushi Master może teraz i może tą Tortuga w sztukach trzech powiedzmy, Tommy Tomato. Zaufajmy też tym tańszym skrzynkom, bo no czasem naprawdę warto, tak mi się wydaje. 4000 zł, no tyle dokładnie mamy. Myślę, że bitwa 2 na 2, no można jeszcze raz tutaj zaryzykować. Jeszcze raz bierzemy CT. Bot Stewie w naszym teamie na bota bułę i ten bot poker, który tak nas w poprzedniej bitwie ograł. Zobaczmy, zaczynę z rękawicami, najdroższy item, ale zobaczmy dalej, jak będą te skrzynki Tortuga tutaj rzucać, no to jest bardzo ważne i bardzo istotne, no bo no to są tak naprawdę najdroższe skrzynki teraz. No classic knife dla pokera to jest 1400, no dla mnie jakaś MK, E of Horus to też jest 800, no ale no dostajemy na dziurę teraz 500 złotych berety. Powiem tak, pierwszy raz chyba je na oczy widzę. Ej, patrz, case hardener, to jest 900 zł. No dobra, w tym momencie nawet tą bitwę wygrywamy. Łącznie, oj patrz, znowu case hardener spada. I rękawice na mnie, okej. Okay. Dwie skrzynki jeszcze. W ogóle, ej, to są skrzynki za 200 tak dają. I patrz, widzisz, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Czasem naprawdę warto zaufać tym tańszym skrzynkom. Mamy 7 koła ponad, stary. Bitwa na dwie osoby. Powiem tak, jeżeli tą bitwę uda nam się wygrać, bot Nitro. Wow, no to będzie mocne. Zobaczmy. Sushi Master, Snurti. Tej nazwy to nawet nie będę próbował wypowiedzieć, bo się tylko śmieszę. No i skrzynia Nitra na koniec. No tutaj mam nadzieję, że Nitro nie dostanie jakiejś aury przy swojej skrzyni. Dostajemy sztyleto ze skrzyni Snurti. 2300 zł. Naprawdę bardzo ładny profit. Rzędu, no 500 chyba jakoś. Te gamma dopplery, no niestety to jest też 800, no ale awupa moja nie odbiega też jakoś bardzo. No ale skrzynia Nitra, no czy tu się coś złego wydarzy? No się nie wydarzy, no bitwa wygrana, 7300, trzeba grać z głową, tak? Nie zawsze granie tutaj jak pan prowadzący się opłaca, tak? Więc pamiętaj, żeby grać za tyle, ile możesz stracić i żeby oczywiście grać z głową. I bitwa na dwie osoby, stwórzmy to, 7300, no mam nadzieję, że podtrzymamy tutaj zwycięską pasce, która trwa dokładnie od jednej bitwy. No i zobaczmy, skrzynia za dwa koła. Ojejku, no to będzie 1500, 1300, no właśnie. No ale tu mamy tych skrzyń trochę, tych drogich przede wszystkim. Mamy po AWP-ce, no ciut droższa nasza, no ale co nam to tak naprawdę zmienia? Lightning Strike, 1600, no właśnie. Case Hawk nas tu uratuje, strata 2000. Powiem tak, no jakbym tą bitwę przegrał, po trafieniu tego noża, to naprawdę bym się zdziwił, no ale finalnie 14600 trafia na moje konto, więc no coś się udało wygrać.